Jestem prezydentem Zielonej Góry od 2006 roku. Jestem absolwentem Wydziału Zarządzania i Marketingu, jeszcze wtedy Wyższej Szkoły Inżynierskiej, która w tej chwili jest już uniwersytetem. Tak prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki rozpoczął swoje wystąpienie adresowane do licealistów uczestniczących w projekcie Nauka bez granic. Spotkanie z prezydentem było trzecią odsłoną cyklu spotkań młodzieży z lubuszaninami sukcesu, absolwentami Uniwersytetu Zielonogórskiego. Jak patrzę przez pryzmat absolwentów, to każdemu udaje się w życiu osiągnąć sukces. A chyba to jest najlepszym miernikiem tego, jaka to jest szkoła, bo naprawdę no, jak popatrzę przez pryzmat spotykanych ludzi, to większość Zielonogórzan, którzy osiągnęli sukces, skończyła naszą uczelnię. Wcześniejszymi bohaterami tego cyklu spotkań byli także Janusz Jasiński, prezes Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej, prezes Intermarché i właściciel klubu sportowego Stelmet oraz Mirosław Gancarz, współtwórca kultowego kabaretu Potem. Spotkania z lubuszaninami sukcesu są częścią projektu Nauka bez granic, który ma zachęcić młodych do studiowania na Uniwersytecie Zielonogórskim. W ramach tego projektu młodzież naszych ogólniaków, drugich klas, uczymy na różnych, że tak powiem, płaszczyznach. Pracujemy z nim, z młodzieżą w szkołach, ale pracujemy również na uniwersytecie. Kiedy mówimy o otwieraniu bram uniwersytetu okazjonalnie, to my na 2 lata otworzyliśmy uniwersytet dla młodzieży ogólniaków w każdej chwili. W projekcie bierze udział 200 uczniów zielonogórskich liceów ogólnokształcących. Młodzież uczestniczy w zajęciach zorganizowanych na uczelni specjalnie dla niej. Ja akurat jestem na profilu politechnicznym i mam dodatkowe zajęcia z fizyki i robotyki. I oczywiście mamy angielski, żeby bardziej się wykształcić. Uczestniczę w projekcie, ponieważ widzę, że może to mi dać w przyszłości możliwości. Są to dodatkowe zajęcia, które dają duże możliwości do nauki nowych rzeczy, do poznania nowych miejsc, nowych ludzi. To jest jeden projekt, który bardzo wyszedł naszym wychowawcom albo tych, którzy to zarządzają i dlatego się zapisałem na to. Organizatorem projektu jest Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Zielonej Górze. Uniwersytet Zielonogórski pełni rolę partnera w tym projekcie.